pora na przejażdżkę. Kata wolna, robimy imprę! Nie! Pora na strasznie straszny film. Co to za huk? Teraz to nawet ja się boję. Hej, kochani, w społeczności prosiliście o nowy challenge, więc dzisiaj specjalnie dla was mam 24 has przyjaciółką. Od kilku miesięcy widywałyśmy się tylko na dworze i na WhatsAppie, ale odkąd wróciłyśmy do szkoły i siedzimy razem w ławce przez cały dzień, nareszcie możemy się spotykać w domu. Nie mogę się doczekać, będzie super. To chyba Liwka. Liwusia! Hej, Saru! To będzie super raśny dzień. Chodź na górę. Ale to cieszy! Cześć, Joshi! Halo, Bartuś! Cześć, ty rybki! Cześć, wujek! Co Liwka tu robi tak wcześnie? Sara ma dzisiaj nowy challenge. Chce cały dzień i całą noc spędzić z Liwką. Poważnie? No chciałem spędzić całą niedzielę w piżamie. W takim razie w weekendy powinna do nas częściej wpadać. To co, Sara, gdzie dzisiaj śpimy? Może na moim łóżku? Chyba za małe to łóżko. No masz rację. To może w mojej szafie? Aha. No, tutaj jest o wiele więcej miejsca. Ale jest trochę twardo. To może będziemy spać na strychu? Świetny pomysł! Naprawdę myślisz, że zmieścimy się na tej małej kanapce? Masz rację, potrzebne nam są dwie. Super! Jej! I co ty na to? Idealnie, to co dzisiaj robimy? Chodź, przeczytam ci kilka stron z mojego pamiętnika. W momencie, gdy go spotkałam, nie wierzyłam własnym oczom. I co? I właśnie wtedy on... Hej, co robicie? Wikuś, wyjdź proszę, dzisiaj mam dzień z Liwką. Ale mi się nudzi. Nie ma mowy, to nie są tematy dla ciebie. Właśnie Liwce czytam mój pamiętnik. Dobra, czytaj co dalej. Podszedł do mnie niepewnym krokiem i... A to co? Wiktor, co ty tu robisz? Gram w targetą. Już kilka razy trafiłem. Wy byście tego nie umiały. Zaraz, ja znam tą grę. Mogę spróbować? Ale miałam ci dokończyć mój pamiętnik. Momencik, tylko sobie strzelę. Wow! Trafiłam! Sala tak by nie umiała. Co? Wolne żarty. Popatrzcie na mistrza. Widzisz, ja trafiłam prosto do zielonego. Szacun. Wow! Juhu! Yes! Brawo! Jestem mistrz. Wow! Tam co się dzieje? Ale bajer, mogę z wami zagrać? Wiktor, nie zabieraj mi kulek. Słuchajcie, jest ładna pogoda, może skoczymy na spacer? Liwka, czy myślisz o tym samym co ja? Aha, lecimy się poślizgać. Pora na przejażdżkę. Zjadła gofra. Ja też. Weterek przyjechał. Wow! Gofka. Zmęczyłam się tym bieganiem. Ja cię chłopcę. Ale było super. Tylko trochę zmarzłam. A ja zgłodniałem. Spokojnie, został nam trochę chińszczyzny. Twój brat Zygfryd nie był głodny. Ale się najadłam. I
Ja też, dokończysz mi czytać swój pamiętnik? Jasne! Come on, baby! Gdzie to było? Podszedł do ciebie niepewnie i zapytał, która godzina, a mój zegarek akurat się rozładował. No to katastrofa. Akurat wtedy, czujesz? Pora poprawić ci nastrój, może zrobimy domowe spa? Uwielbiam to, tylko mama nie może się dowiedzieć, że podkradam jej krem. Chodź. Ale relaksik. Co robicie? Bikuś, zmykaj, my się tu relaksujemy. Julia, mamy gdzieś jeszcze ogórek zielony? Co tu się dzieje? Wiktor, ciszej! Tu się podzielę moje ogórki. Ja też mam relaks. Ale mam gładką skórę. No, ja też. A w ogóle przykąsiłabym coś słodkiego. Lubisz żelki? No jasne, kto nie lubi żelków? Pokazać ci coś ekstra? Aha. Na minutkę do mikrofalówki. Wkładam. Żelki nam się pięknie rozpuściły. Teraz dosypujemy cukier, puder i robimy gluta. Mieszu, mieszu. Wow, ekstra. Wow. Co robicie? Gluta? Aha, jadalnego. Wygląda jak wielgaśne spaghetti. Jak makaron. Makaron? Tak się składa, że mam taką fajną makaronową grę. Chodźcie, zagramy. To jest hot pot, świetna gra. Rzeczywiście ta gra wygląda jak makaron. Ale on nie jest jadalny. Jak powiem hot pot, to odszukajcie jedzenie ze swojej karty. Stage. Zaczniemy od łatwiejszej strony, czyli tej. Kto pierwszy wyjmie jedzenie, mówi mlask, mlask. Hot pot. No teraz trudniejszą stroną. Ja też mam blask, blask! Te pieruszki są jak prawdziwe. To co, kolejna partyjka? Jasne. Słuchajcie, jedziemy na chwilę do babci Irenki posprzątać jej piwnicę. Jedziecie z nami? Nie no, my się tu świetnie bawimy. Aha. Może to i dobrze, to nam pewnie zajmie cały wieczór. Wiesz, ile moja mama trzyma kramotów? Dobra, Saruś, to zaopiekujcie się Wiktorkiem, jak coś to dzwoń, my jedziemy. Pa! Pa! Wiecie, co to znaczy? Chata wolna, robimy imprezę! Tylko ładne końcóweczki. Robi się. Teraz trochę niebieskiego. Wyszedł fiolet? Tak, robi się fioletowe, będzie super! Gotowa? Jasne! Pięknie! Ekstra dzień! Balony nadmuchane! Wiktor, a co powiesz na kolorowe włoski? Tak, chcę turkusowe! I jak? Jest super! Mamy nie ma, no to zaszelejemy! Jeszcze założyć stosowne ciuszki. Tak? Czerwona będzie idealna. O! Ta-da! Lecimy na imprezkę. Wow, Wiktor, zaszalałeś! Muzyka! Ale to było męczące. No, ale była fajna zabawa.
Sara, co teraz robimy? Może odkryjemy przed sobą nasze sekrety? Fajny pomysł. Mam świetną grę, dzięki której sprawdzimy, czy tak dobrze bardzo się znamy. Ta gra się nazywa Family Ego. Każdy z nas ma jeden kolor. Ja pomarańczowy. A ja żółty. Mamy karty z pytaniami. Wybieracie odpowiedź i tak, żeby nikt nie widział, kładziecie żeton na planszę. Kto dobrze trafi, dostaje punkt. Wszystko jasne, zaczynamy. Kto z nas pierwszy by pomógł nieznajomemu? Czyli Liwka. Yes. Ja i Liwka dostajemy po punkcie. Kto z nas ma największe łaskotki? Wychodzi na to, że ja. Kto z nas ma najładniejszy kolor włosów? Chyba nie jesteśmy w tym zgodni. Jestem już zmęczony. Zobaczymy jakiś film? Może coś strasznego, na przykład coś o duchach. Chodźmy, ale i tak będzie fajnie. Pora na strasznie straszny film. Sara, twoje rodzice nagrywają naprawdę straszne filmy. Tata był nieogolony. Słuchajcie, lepiej chodźcie już się kąpać. Nie chciałabym, żeby mama się dowiedziała, że farbowałyśmy włosy i malowałyśmy oczy. No dobra. Dlaczego twoich rodziców tak strasznie długo nie ma? Babcia ma naprawdę dużo rzeczy w tej piwnicy. Jeszcze nie. Wikuś, ty jeszcze nie śpisz? Mogę z wami spać, bo się boję. No dobra, wskakuj. Mam nadzieję, że nie chrapiesz. Dobranoc. Dobranoc. I co, śpisz? Nie, nie mogę zasnąć. Pogramy jeszcze w coś? Mam coś fajnego. 5-sekundową grę. Chodź. Ta-dam! 5 sekund junior. Ja to znam, to jest super. A ja nie znam. Zasady są proste. Jedna osoba zadaje pytanie, a druga ma 5 sekund na odpowiedź. A to odmierza czas. Aha. A jak dobrze odpowiesz, pionek idzie do przodu. Kto pierwszy dotrze do mety, ten wygrywa. To co, zaczynamy? Łatwiejszą czy trudniejszą? Łatwiejszą. Wymień dwie świecące rzeczy. Lampa, świecąca gwiazdka. Brawo! Teraz Liwka. Wymień dwie rzeczy w garażu. Kartony, rowery. Wymień dwie pory dnia. Popołudnie, ranek. Super. Co to za huk, jakby ktoś wpadł przez okno? Bo nie możesz o ten włamywać. No, rodzice nigdy tak nie hałasują. Chodźcie, musimy to sprawdzić. Boję się. Może te rybki przesunęły akwarium? Wątpię. O-o. Teraz to nawet ja się boję. Nie mamy wyjścia, musimy sprawdzić, co tam się dzieje. A wy zostawcie dużo łapek w górę, żeby to nie było nic strasznego. No to chodźmy. Co? Mama, tata? Czemu tak hałasujecie? Co to za pułapka? Czemu was tak długo nie było? Trochę to trwało, tata zatrzasnął się w piwnicy babci. Ale napędziliście nam strachu. Widzę, że my się tu nie złamy imprezka. Ale teraz już śmigajcie do łóżek, rano zawiozę was do szkoły. Dobra, dobranoc. To był jeden z najlepszych challenge ever. Było fantastycznie. Dobranoc, pa! Dlaczego ta wanna jest różowa? Ale się wyspałam, to była super nocka. O, widzę, że Wiktor zniknął. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! To my lecimy do szkoły, a wam życzymy miłego dnia. Pa!
chyba masz rację. Ja na raz ty. Czy to... To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do widzenia w następnym... Do widzenia w następnym...